Oliwka, trochę już mieszkasz w tej Warszawie. Co sprawia ci największą trudność w samodzielnym gospodarowaniu? Gotowanie. Dobra. Czyli ile razy zdarzyło ci się ugotować coś Jezus, wspaniałego? Bardzo mało. 2-3 może razy. Ale bo ty jedziesz na pudełkach, nie? To jest po prostu kwestia, tak, teraz tak. Po prostu to jest kwestia tego, że kuchni. Kwestia kuchni, naprawdę. Mam taką malutką kuchnię, tam się nie da nic ugotować, a potem strasznie wielki bałagan na całe mieszkanie i ja muszę wszystko sprzątać. Ja tego nie lubię. Jak jest duża kuchnia, to lubię gotować, a jak jest mała kuchnia, to po prostu nie mam przyjemności i tyle. A jest jeszcze coś, co sprawia ci problem w samodzielnym mieszkaniu? Nie, tylko to. Gotowanie. A miałaś tak, że kiedyś się bałaś być w domu, bo nie wiem, coś tam w szafie zaszeleściło i wiesz, nie było do kogo się odezwać? No nie, bo tam nie, sama nie. Sypiasz, a sprowadzasz sobie? Zaszeleścił, tak? Nie, nie miałaś tak, że się bałaś? Ja sama sypię. Sama. Sama, tak, tak. Wracając, nie, pamiętam, że pierwszą noc, jak spałam w mieszkaniu, to się bardzo bałam i mówię, Boże, samemu w tym mieszkaniu nikogo nie ma. Jezu, za blisko ten mikrofon. I mówię, matko jedyna, co to będzie? I zostałam w 5 minutach. A, okej, czyli największym problemem jest gotowanie i sprzątanie, a tak to żadnych innych problemów nie ma. Nie ma. A samotność ci nie doskwiera w tym domu? Nie. Nigdy mnie nie doskwiera samotność. Ale zapraszasz kogoś, czy nie? Damianko, to jest taki jakiś tutaj... Dociekliwy detektyw, pan detektyw Damian. No dobra. No comment. No to co? No to kończymy na dziś. Bo chyba wszystko wiemy. Kończymy. I nagramy sobie jeszcze story i kończymy. No dobra. Bo wy musicie ćwiczyć Bollywood i rumbę. To cześć pa na razie. Cześć pa na razie. Cześć pa na razie. Pa, pa. Pa. Gwiaczki. Cześć pa na razie. Fajnie to brzmi. Darek, wyłączamy. Zasłuchał się albo się zapatrzył.